Wyżeście, panie Józiu, przeżyli czasy niesamowite. Wyżeście przeżyli czasy niesamowite. Ja bym się pana chciał zapytać, a kiedy pan się w ogóle zetknął z Mordawskim? Już w czasie okupacji na kolei. On wcześniej poszedł do pracy na kolej. Bo jako młody, bo dużo młodszy był, a jednak wcześniej poszedł. Bo on skończył jednak zawodówkę w czasie okupacji, a pracował ratokarni. Ojciec jego też pracował ratokarni. A kto pana wciągnął do tej organizacji? Okrzeja. Okrzeja? No, sąsiad był Dębicki, Okrzeja. To sąsiad. Książki właśnie byłem, czytałem wczoraj, dzisiaj, że bardzo bystry, bardzo inteligentny i szybki w myśleniu był pan profesor Mordawski. Naprawdę był szybki. On zawsze, takie mam odczucie, nie, chciałem, żeby pan to potwierdził albo zaprzeczył. On zawsze był o krok szybciej od na przykład Wałacha. Zawsze go wyprzedzał. Wałach go chciał najprawdopodobniej wykorzystać, nie? Tak mi się wydaje. Wałach przyszedł na UB do Sącza 2 kwietnia. 47. Z Limanowy. Ale my Wałacha mieli w rękach, oba z Marianem, na Moście Helenskim, na Lonną pod ulicą jako oficer wojskowy. No i? Miał lewe nazwisko. O. Bo on miał narzeczoną tam na Helenie, on się ożenił na Helenie, za mostem tam. Tu gdzie remontują ten most. No. Aha. No i co? No i go puścili, zabrali mu tę tetkę i puścili my go. A kiedy żeście się zorientowali, że to on był? Jak my się ujawniali. Aha, dopiero cały czas. On się plątał i szukał swojej tetki, ja my składali. I ja się zapytałem takiego strażnika w Aligórze, ten co nosił zupy więźniom, bo on, ja go znałem w czasie okupacji, on był bałdyścią, tam tapisarzem przechodził, mu tam dawałem. Jeszcze chleba, kawałek, to głodni chodzili chłopaki. Nie, on mi wszedł na ręki, a ja wcześniej siedziałem na UB w 1946 roku. Razem z moim bratem. Ten, co była ta pierwsza wsypa. Zamknięty czosak. Mojego brata, zamki Edka tego Bawlika, Czocha Gienka, Michurskiego, później dwóch takich tu z Grodgera, no i ten Nosalat na Wojowej, no i później sądzili tam w Krakowie. Ale ten oficer tego pod Grybowym, to był Żydek, tego, ta akcja była, co wypuścił, to był jako on dał słowo, że wypuści ojca tego. To był starostą Golonki. Aha, i wypuścił, aha. Bo siedził go. Mhm. No bo i... koło tego Golonki zastrzelono tego sekretarza SB Ogorzałka. A w jaki sposób? W katrze tam. W katrze, ale co go zastrzelił? Jego porwano, nasz oddział. Tak? Tak. A za co? Po co? Donosił? Czy... No, był sekretarzem UB. Aha. Jego porwali na Wólkach, no i tam zgubił legitymację Bolek Adamczyk. On później był w Krakowie na Wyższej Szkole Rolniczej na Wydziale Grzebotnactwa. On tu na zdjęciu jest, ten drugi. On do dzisiaj funkcjonuje? Nie, on umarł. No, on był wcześniej u Tatara. Ten Bolek. A później wyjechał razem z Okrzejem na studia do Poznania i później znalazł się w Krakowie, gdzie w Krakowie wykładał. Na Wyższej Szkole Rolniczej mieszkał, bo ja byłem u niego w mieszkaniu. Bo on mieszkał koło fabryki Wawelu. Tam wieczór popijali, jak tam po kieliku, to tam pachła ta wódka czekoladą, bo to fabryka. Chyba to na Buciu to chyba było. Tak. Ta fabryka Wawel. On tam mieszkał. No a pan, to znaczy, jak ich zaaresztowali, to do Krakowa wywieźli pan. Mnie puścili po tygodniu. Aha. Nie mieli żadnych dokumentów na mnie i puścili mnie. Aha.
A wy z Mordackim żeście tak zeszli już w oddziale kiedy? Poznaliście się z kolei, tak jak pan mówił. No a później my się spotkali już w 1946 roku, kiedy on był w oddziale w Oszei. Aha, jak pan trafił tam do tego oddziału, że się tam spotkali? Trudne pytanie? Drogi były. Drogi były. No. Aha. Aha, no i... Ale muszę wam powiedzieć, że wszyscy ci, co walczyli za Niemców, oni już tak później załamali się. Załamali się, bo nie było tak oni, jak myśleli, że to będzie ta wolność, założą rodziny, pójdą szkoły, a stało się inaczej. Pierwsza taka poważna rozmowa z Marianem na ten temat to była Wigilia Bożego Narodzenia. W 1946 roku wyszliśmy na skołkę, chmurzy takie, słońce o nie świeciło, chmurzy były tam na dole, a my tak byli nad chmurami. I w ten czas my rozmawiali z Marianem, bo on bez sprawy nigdzie nie puścił, nie szedł, ja nie szedłem z nim. Ale mówi, no co będzie dalej robić, już nie ma przyszłości. Nie ma żadnej przyszłości, bo już wybory się zbliżają, na pewno wygrają i co dalej? Już my tym, że myśleli, że trzeba będzie uciekać za granicę. Była taka poważna rozmowa. I później były wybory. Amerykanie wymienili ambasadorów, już całkiem zmieniło się. Wiedzieliśmy, co tym, że Marian się trochę załamał. Taki załamał się, zawsze wychodził zdenerwowany. Jeśli ja zginął ten Bystry, to wszystko przez tego Podabskiego, bo on, gdzie on szedł, to było nieszczęście. Jego zastępca. No i później, jak już zginęli ci w Starym Sączu, Piorun zginął i zginął tamten drugi rzeźnikowy, ten chłopak. Gorzan został ranny. Tak już na razie się załamał w ten czas. Tak już zaczął wódkę też popijać, denerwował się już tym wszystkim i cały czas myśleliśmy, że trzeba będzie za granicę uciekać. To był 46? Już był siódmy. Miałem wiadomości, że mógł współpracować z tym Kowalewskim Cesiem. Ale kogoś tam mieli. Tylko nie wiem kogo. Jak my się ujawniali, to Cesiu Kowalewski wszędzie za nami chodził. No i tu mam zdjęcie jego. Ten Kowalewski, co doniósł? Ten, co później rozpracował Gulgasza. Tak. No. I on wszędzie za nami chodzi, ale mam to zdjęcie, ja bym szli do zdjęcia, żeby do ujawnienia, każdy musiał mieć zdjęcie, do Zacharskiego, ta firma stara w Sączu, fotograficzna. Tam taki Mazur był zdjęciem tych, ale on pracował z UB. No i też poszedł i zrobił sobie zdjęcie z Marianem i z Derwinem. I jak gdzieś po ujawnieniu, spotkaliśmy się Marian, ja, Marian, Erwin, kolega Erwina, w takiej restauracji tu na Lwowski, była róg Lwowski i Sobieskiego. Taka knajpa, bo dwóch Lwowiaków tam prowadziło, taka knajpa. I tam my rozmawiamy, Erwin się mnie pyta, Józek, uciekamy za granicę? Ja mówię, mnie nie pasuje, bo mama chora. Bracie i w więzieniu trzeba mu pomagać, jakąś paszkę wysłać, coś trzeba. Za parę dni wzywają na UB. Co wy się wybieracie za granicę uciekać? Ja myślałem początkowo, że to może kelner posłuchał. Ale później zorientowałem się jednak to Cesiu. Cesiu donosiciel. No. I jak ja pracowałem w GSI koło poczty, tak do mnie przyjeżdżali, on tam przyszedł do mnie, ja mówię, Cesiu, nie przychodź do mnie, mówię, ja nie chcę się do niczego mieszać. I przyszedł ten strażnik z UB, ten Baligura, to on, tak naprawdę to był porządny chłopisko. No i
ten czas był cukier, taka cena była komercyjna, 5 zł, a wola rynkowa była 15. Bo tam nikt specjalnie nie wyliczał, bajzer to był. I on, żeby mu cukru załatwić. I Cesiu przechodził i on się schował przed Cesiem. Tymczasem zorientowałem się, że jednak pracuje długo. No. A to było, panie Józiu, a to było kiedy? W 48. W 48. No. Aha. To znaczy, że Cesiu był już przez pana rozpracowany, że tak powiem. No. Ale przez Mordarskiego tak samo? No, wiecie, że to dowiedzieliście to Mordarski już w 49 wyjechał z Sącza. Bo Mordarski po ujawnieniu ja roboty nie mogłem dostać. To wyrabiałem świece kościelne, handlowałem kościołami. I też nie wiedziałem, że ten, co u niego kupowałem parafinę w Gorzlicach, też pracował z UB. No. Bo raz mi taką dawał propozycję, że a może by zrobić skok tam na kasjera tego. I się tam zainteresowałem. Głupia propozycja. I ten czas zainteresowałem, wiem, coś jest nie w porządku. Coś tu nie gra. No to już, to znaczy, że Mordarski, jak i pan, wy wiedzieliście, że z tym Cesiem trzeba na niego trzeba uważać, tak? No, ale Ceś już nie miał kontaktu z Marianą. Ja Marian biegł do Wrocławia, bo zaczął pracować, chodził do szkoły po ujawnieniu i pracował w ubezpieczalni, wydawał bloczki na Długosza. A jemu załatwił pracę Krzyżak na Szacowic. Tam u niego w czasie okupacji ukrywał się ten Zemanek, co go tam naszyli. Ta Zemankowa pierwsza, co założyła partię w Sączu. Żona tego Zemanka. No, a on się znał z tym Krzyżakiem, bo my tego Krzyżaka spotkali w 1946 roku. On jechał, jeszcze nie był władzą, jechał z Manką, bił już deski z Tarzaku od Gołkowi tego, od Chomeckiego. I Marian z nim rozmawiał. I on robotę załatwił ubezpieczalni społecznej. Tak? Tak. A Mordarski wystąpił o robotę do starostwa, tak samo? Tak. I to była ta robota? Ta robota. On poszedł do ubezpieczalni, wydał obroczki. Aha, to była ta robota. No i później wyjechał do... A przy tej robocie mu ten Zemanek pomógł? Nie. To nie miał... A kto mu pomógł? Wałach mu pomógł? Wałach, bo ten Krzyżak został później naczelnikiem powiatu. Aha. Przewodniczącym rady. Ja to nie byli starostowie, tylko przewodniczący rady. Aha. Wiem, no. Aha, i w ten sposób... I jak długo tam pracował? Rok. Rok? No i dlaczego przestał pracować? No bo pojechał na studia. Czyli cały czas go ciągło na studia, tak? A. A jak się stało? Po ujawnieniu przyjechał do domu po mnie Sieja, ten kierowca na UB, co jeździł tym wozem terenowym, żebym się ubrał, że mamy takie spotkanie. No i przywieźli mnie pod restaurację Imperial na Jagiellońskiej. I wprowadził właśnie do środka, Maria się rozwała. I właśnie nam wychwalał, jaką że on tam walczył, na tym wszyscy Jaworzni gdzieś tam, gdzieś grobowcu mieli, Melinę. On już Mariana chciał robić ten czas już. A później znowu drugi wypadek. Wała w czasie okupacji Marian gdzieś podobno gonił za Dymlem. Bo ten Dymel rzekomo pracował z Niemcami, coś takiego. I oni znowu rozmieli jego, zawieźli do Łącka, żeby myśleć, że wiedzieli coś o Dymlu. I żeby ja szedł na Maszkowskie. Ja poszedłem na Maszkowskie, nie poszedłem tam do tego, tam taka dwie rodziny, Babisz i Twardowski, po drugiej stronie Dunajca. I posiedziałem nad rzeką trochę i nad Dunajcem i wróciłem się, że byłem, a nie byłem nigdzie. Jednak Dymel się tam ukrywał. Tam? Tak.
Tam go potem zastrzelili. No. I Mariana, że on wiedział dużo, że on gonił tam w czasie okupacji za tym dymlem, bo on powiedział, że komu ten dymel wysadził ten zamek. Ten dymel tak. Wysadził, to jest no sprawdzone, tak, prawda? Tak opisuje Bieniek. Aha, to czyli musi być prawda. No. Czyli musi być prawda. A chwalił mi się Ogórek, no był taki technik budowlany. On mieszkał na Raja 30. Bo Marian z jego siostrą kręcił, bo na czasie okupacji jeździła na suwnicy na kolei, na tokarni. I on się znał, nią znał. I ona miała pierwszą taką operację w 1946 roku w Zakopanem przez profesora Grudce, sobie wycięli kawę płuca. I Marian nosił do jej żebro ze sobą. Jedne. No. No, I on się chwalił ten Ogórek, że on dał, zrobił projekt, bo on pracował w firmie budowlanej w czasie okupacji, w firmie niemieckiej budowlanej. Że on zrobił projekt tego tam. Maria wjechał do Wrocławia, to pierwszy raz my się spotkali, była wystawa ziem odzyskanych we Wrocławiu. Ja jechałem na widzenie do brata Dorawicza i wstąpiłem do Mariana. A w ten czas jeszcze cała ta uczelnia, ten instytut tego Hirschfelda było na Krzykach. Jeszcze takie budynki były ceglane, były tam parę tych obiektów. I w ten czas się widziałem ze Hirschfeldem. I on mnie namagał, żebym został tam na uczelni. No a nie a został pan? Nie. A dlaczego? No bo rodzina, mama była, ja mamę się opiekowałem. Brat siedział w więzieniu jeszcze, żeby opaczki posłuchać. Później brat przywieźli go z Rawicza do Potulic, a z Potulic do tych kamieniołów w Bapiennikach. Tam była strasznie ciężka, tam więźniowie uciekali stamtąd, do więzienia wracali, bo nie mogli wytrzymać tych kamieniołów. Coś podobnego. Tak. W więzieniu było lepiej? Mnie się udało, bo ja siedziałem też w Potulicach. Mnie się udało, bo... Ja a w jakich latach pan był w więzieniu? Ja siedziałem, mnie aresztowali w 52 roku. Czyli najpierw się pan ujawnił, a potem panu nie przepuścili jednak, tak? No i później pracowałem w GS-ie, a to dłuższa historia, jakbym się do tego GS-u dostał. Później zwolnili. Poszedłem pracować do tej księgarni, do Pisza tam. A był tym dyrektorem, był kierunkiem, to był taki Baranowski. On nie znał, bo tam brat mój cały tam książkę u niego wymieniał, kupował. No i zacząłem tam pracować, w tej księgarni. Ale po jakimś czasie, po 2 tygodniach przyjechał Baranowski, że nie mogę pracować. No co, ale to za te grzechy, że tak powiem, przed ujawnieniem, tak? Po ujawnieniu już. Ja wiem, ale za te grzechy przed ujawnieniem, bo tak. Potem już pan nie miał grzechów. Nie. Pan się od tego po prostu jakby no i odłączył. Chodziłem tak? Bez pracy. No. Ale ja wcześniej pracowałem w GS-ie, to do mnie przyjeżdżała pani Iszkowska, żona tego pilota słynnego. Mhm. Miał karę śmierci. I ona go uratowała. Pojechała do Warszawy, uratowała. To ładna kobieta była. A ona się znała ze mną z GS-u. I pytasz mnie, gdzie robisz? Ja mówię, że nie mam roboty, bo mnie zwolnili tu i tam. No i ja ci załatwię. Ja mówię, gdzie? A w Jajczanie, bo ona wcześniej była kierownikiem tamtej zbiornicy jaj. Na Grodzki. Ale ona już nie pracowała tam. Już poszła do MPRB do zaopatrzenia. Ale dyrektorem był szwagier Wałacha. Ty jeżarni. A ja go znałem znowu, bo on chodził, ja pracowałem w GS-ie tam, to chodził z taką dziewczyną, on pochodził z Krakowa, na koło przystanku była fabryka pułków. On z taką spoleniumią kręcił. A jak się, dlaczego się później ożenił z siostrą żony Wała, nie wiem. No i ja tam, a personalna była
pani Barwacka, ta mieszkała w tym domu, tam stoi ten dom na Kunigundzie, taki stary dom zabytkowy. Pierwszy, drugi dom na początku jeszcze na Kunigundzie. Tak. Z czołem stoi. Tego nie wolno rozwalić, bo to chyba zabytek. Po której stronie? Po prawej, jak się idzie. Stąd od pana? Tak. To po prawej? Jak ode mnie, to po lewej. Po lewej od pana? No. Aha. No i wzięli mi do tej jeczarni tam. I tam pracowałem, później mnie dali jakiś czas do Limanowy. Tam zakładali jeczarnię. Tam zorganizowałem te wydziały administracji. No i zachorowałem. Ciężko zachorowałem, zapalenie płuc dostałem, zapalenie opustne. No a jeszcze w tym czasie szpitalu był dyrektorem, był łamacz, to był Folsz, on był w Wehrmachcie nawet. No i Suchowa, ta Żydówka, która się uratowała w klasztorze, ta lekarka, co była przebrana za zakonnicę. Oni mnie tam leczyli. I po jakim troszkę się wyleczył, tak już mi nie dali Limanowi, tylko dali pracowałem w jeczarni. No i ożeniłem się. Syn mi się urodził, miał 2 miesiące. I zaczęło się coś kręcić koło mnie, śrubowcy. Cały czas się kręcili tam koło mnie. No i w końcu przyszli, zamknęli mnie. Ale już wtedy pan w podziemiu nie działał w ogóle. Nie działał nic. Tylko... Ale po ujawnieniu ja jeszcze likwidowałem broń, chowałem broń. Te głupie karabiny pierońskie, co w tej akcji, co by zrobili niepotrzebnie Tylmanowy, a to już było w czasie ujawnienia, już to nie podlegało amnestii. Marian tak już głowę stracił, nawet się mnie nie pytał początkowo, gdzie te karabiny chowałem. A ja już chował takich dwóch dziadków w szechę. Zapomniałem sobie rozładować z amunicji. No bo tak prędko, żeby nikt nie wiedział, nawet żeby ten trzeci kolega nie wiedział, gdzie ja chowam to. I po ujawnieniu, jak się byliśmy w Krynicy, tam u Sadnickiego, likwidowali mi tam, mieli komórkę, to mnie likwidowali, nawet mam to zdjęcie razem z Marianem. Nie. Chyba tutaj będzie to zdjęcie. Nie. Powinno być. Bo tu pomyłkę zrobiłem. Panie Józiu, to? To? To. To my byli w Krynicy zęczanowani. Jest w książce. No, my jest tam książce. Likwidowali te komórki nasze. I Maria się mnie pyta, gdzie schował te karabiny? Ja mówię, cholera, u tych dziadków tam. Mówię, Rybowskie, trzeba będzie przenieść te karabiny gdzieś, bo w razie pożaru to nieszczęście. Jeszcze żebym był rozładował ich. Ja poszedłem tam statkiem Chrzanowskim, ale Tadek Chrzanowski się tym nie interesował, ja nawet nie chciałem. On tam z dziewczynkami zajmował się, z grzolkami, a ja przebywałem coś 3 dni, bo jeszcze tam te karabiny schowałem, nie było się schować. To była kępa, taka kamieni, to tam karabiny w tę kępę schował. I poszedłem jeszcze raz kołkę, tam jeszcze mieliśmy dynamit, schowałem. Nie było w czym, tylko tak kawałek brezentu i tłuszczem takim, co UNRWA było, smalec taki, to mi smarował. Tam jeszcze pochowałem trochę rzeczy, ale chyba tam nie znajdzie nic teraz tam. Tam no, później te grole tam przegrzebali dobrze. A skąd wiedzieli, że trzeba grzebać? No bo wiedzieli nasza Melina, bo mi jeden mówi, o, znaleźliśmy tam beczki. A beczki to były, bo tam ser taki beczka był, co do UNRWA przychodziło. No. A my tam zatrzymali od samochód i całą furmankę my wzięli tych unrowskich rzeczy. Wołami to do góry wyciągli, chłopi. No i ja tak poszedłem i tam mnie ludzie widzieli. Widzieli, bo się tam plątałem tylko 3 dni.
A w tym czasie tam była ta akcja z Błękami, ta akcja Wisła już zaczęła być. I tam jakieś rabunki były, jakieś tego. I tam gdzieś tam ktoś jakieś chowy ukradł, szlachtowy. I ktoś coś powiedział, że wy tam brali udział w tym. Jak mi się Ziętek zapytał, a wcześniej tam Kirol Hawę, on pracował z UB, naszego oddziału chłopak. On te informacje pracował i z odwetem, i z UB. A ja mu nigdy nie wierzyłem temu Olhawie. Bo on zawsze chodził na skróty, a takiemu człowiekowi nie powinno się wierzyć. No i jego aresztowali wcześniej. Później aresztowali takiego wolnego naszego oddziału. I ciebie sypli mnie, że ja jednak tam byłem. Na Sopatowcu, tam się plątałem. I Ziętek się pytał, że pierwsze pytanie, jak to było z tą szlachtową. Ja długo mnie odpowiedziałem, a on grzecznie do mnie podchodził. Może dlatego, że ja pracowałem u szwagra Wołacha, czy coś takiego. Bo Bębenek mnie lubił, ten dyrektor Rzeczarni. Oni to robił, kogo żołę pili, był taki drugi. W Lwowie, jak to ludzie pracowali, a jego... Oni grzali. No i tam pracowała ta ze mną Litewowa, ta co była przy śmierci Narcyza, tego ludowca, co w Krakowie zaszczelili go na plantach. Zuzia. Ona pracowała ze mną. No ta Zuzia. Ona z Wątorska z domu była tam od Swojkowy, około Grybowa. Ja sam myślałem, a cały czas bałem się, że żeby się nie rypła sprawa tej akcji, co my mieli, co zginął ten żołnierzyk Tylmanowy. Bo to by aresztowali mnie, Mariana, a to nie podlegało amnestii już. I mówię, byłem tam. I Ziętek się tego czepił. I tak męczył mnie z miesiąc. Tego drugi kolega tam słuchli go trochę. Mnie dość jeszcze tak nie znęcali się nade mną. Świecili mi światło całą noc, takie różne znęcanie się, tam razem jego uderzył jeden. Ale tak mnie jakoś to przeszło możliwie. I dali mnie do więzienia, do naszego więzienia głównego. I tam strażnik mnie prowadził, a jego znałem, bo on pracował w piekarni u takiego Żyda przed wojną. I znałem go, bo chodził już do szkoły na Kochanowskiego. Mówi, ale cię dali, mi tam sami mordercy siedzą. No i, a siedzieli tam te grzole. Jeden taki, pamiętam, tego nie zapomnę, jego później widziałem, taki plata maniowy, zabił sąsiada nożem. A drugi taki grzol siedział, też tam się go, gdzieś kogoś tam zabił. No i za to siedzi, za to tu siedzi, pyta się mi jeden. Ja mówię, a mam teściową mnie zabił. No i co miałem im powiedzieć? Ja? Po jakimś czasie jednego więźnia biorą. No i przyniósł takie gazety, mówi, a widziałem się z adwokatem. A ja się dalej utrzymywałem to, że zabił teściową. No i jak mnie stamtąd wzięli, to Ziętek mówi, co wy się tam pieprzyli? No bo mu doniósł to. No i wywieźli mnie, później stamtąd wywieźli nas do Krakowa. I w Krakowie administracji poznałem, pracowała w administracji żona Popiołka, tego zastępcy szefa UB, który był w Sączu. A idzie w Krakowie na Montelupi? W Krakowie na Monte. Na Montelupi, tak. Ona pracowała w administracji, ją poznałem. Bo ja tu w Sączu też widziałem. Bo jeszcze, jak mi się po ujawnieniu, to
Marian mówi tak, podpisuj tych wszystkich prominentów sądeckich. No i ta cała brygada tygrysów była taka, co Urząd Skarbowy dawał domiar, a jak nie wpłacił prywatnym sklepom, prywatnym firmom, jak nie wpłacił, to wpadali rewizje zabierali. No, a ja potem w GS-ie to przywozili tam te ciuchy do nas tam. Nikt tego nie sprawdzał, ile tego jest. No, kogo znałem, żebym znał, Łącka był taki krzywdziński rodzina, to dałem nadzieję, to powracałem im tam te rzeczy, a napchali mi do worków co innego. No. I miałem, wszystko wiedziałem o tej ekipie, wszystkie nazwiska, do tej pory są na stanowiskach, ich wnukowie, dzieci. Jedno takie nazwisko słyszę, w Urzędzie Marszałkowskim był, jedno nazwisko słyszę, ojciec później pracował jako personalny w innej firmie, drugi personalny też pracował tu w Szna, jako personalny, ci z tych brygady tygrysów. My ich nazywali brygadę tygrysów. No. I w 1992 roku dostałem telefon, żebym zapomniał pewne nazwiska. Ktoś zadzwonił do mnie, żebym zapomniał pewne nazwiska. A ja patrząc, jak wróciłem z więzienia, bo siedziałem tak, najpierw mam Montelupi, później tam to mnie zawieźli, a i tam, na Montelupi, siedziałem jakiś czas, długo siedziałem z tym kolegą, co ze mną był sądzony. I stale miałem koło siebie jakiegoś drążciela. Bez przerwy ktoś koło nas się kręcił, a my jakbyśmy się nie znali. Po prostu. Ja bym tylko raz powiedziałem, bo my do łaźni szli. Nie znamy się, Tadek. Później przenieśli na getto. Na Montelupi było getto. To był tak oddział odłączony, gdzie strażnik nie miał kluczy na zewnątrz, tylko miał do cel. I miał takie pantofle, zakładał na buty i w nocy podsłuchiwał, co my tam rozmawiali. No, a w tym okresie umarł Stalin. Że nas wyprowadzili, na baczność musieliśmy stać, no i w sumie coś się dzieje. No jeden kolega rzucił się na podłogę, zaczął, że go strasznie boli ząb. Jęku narobił i wzięli go tam do dentysty. I tam zobaczył gazetę, że Stalin umarł. No bo na spacerze, jak my szli, to jeden pokazywał, ja umarł, nie? No. I te pantofle, któryś mu tam pozwalił, wyrzucili mi temu strażnikowi. No. No i później musieli mi się coś więcej dowiedzieć, no to myśleli pod drzwiami, a siedział taki oficer z Lwowa. On pracował w jakimś wywiadzie. On właśnie opowiadał, że setki rodzin, którzy zostali wymordowani na wschodzie do drugiego pokolenia, a na ich miejsce przyjechali do Polski rodziny rosyjskie pod tymi nazwiskami. I mówi, nie wiadomo kto będzie, gdzie co. To byli nazwani ukryci, jak później był któryś potrzebny, a był zdolny, to go pociągali i do władzy pali. Tak. No. No i mówimy za drugiego, kiedy masz rozprawę? A no, ja miałem 18, dostałem 10 lat. A ty jak będziesz sądzony 25, czy do sędzia pewno z 15, bo sędzia ma plan. A on nie wytrzymał, bo potrzymał, otworzył drzwi i mówi, a jakieś się są głupie. Wiedziałem, że się są głupie, ale takie głupie, że sędzia ma plan, a to takie była. Taki strażnik, że to taki. To. Bo gdzieś tam jakiś fornal gdzieś tam go wzięli. A nie, taki starszy. Wszystko od niego my wyciągli, że Stalin umarł, że to, tamto. No to był.
To, że to pan, cały wyrok pan na Monteluki przebył? Nie. Z Monteluki później mnie, jak tam coś im podpadł, coś i wzięli mnie do raportu do naczelnika, a naczelnikiem był były komendant milicji z Sączu po wojnie. A on mnie znał. I mówi, co Gryzowi? No i dość się do mnie nie odnosił najgorzej. Mówi, nie gadajcie więcej głupot. No i już mnie wzięli z dieta tylko tego i zawieźli mnie do Wiśnicza. Ale na Montelupi pan tam się spotkał z jakimiś więźniami z innych organizacji? Ale było, tam siedziałem, całe siedziało, siedziałem z kurzy biskupiej, ksiądz Pochowie, nie, ja siedziałem z księdzem Brzyckim, bo Pochowie, ten ksiądz umarł z tej kurzy krakowskiej. No, ten proces tam zrobił, dopóki Sapieha żył, to oni nie mieli jakiejś odwagi wkroczyć do tej kurzy, a później został ten za miejsce Sapieha, jak on się nazywał, na B. No i tam też aresztowali w ten czas taką szpundę równę, rzekomo współpracowali z narodowcami, z Monachium. No i tych ksiądz dwóch księży, tam ksiądz Brzycki i Pochopi. Ten Brzycki to był młodszy ksiądz, a Pochopi był staruszek, on umarł w więzieniu. A z tym Brzydkim siedziałem, a niedługo, że 3 tygodnie. No. A z tymi tutaj od Piury, to nie było tam wtedy w tym czasie nikogo? Od Piury nie było. Od Piury nie spotkałem nikogo. Nie, Adamczyka spotkałem. Adamczyka z kamienicy. Jego spotkałem na Montelupi. No i z Montelupi gdzie potem? Też się, niby tam warunki, a ten czas się działo. Bardzo dużo młodzieży, jak umarł Stalin w marcu, tak 3 maja sobie studenci zrobili pochód. Na 3 maja myśleli, że jak Stalin umarł, że to się zmieni tego. I w tym, że wyzamykali w pierony młodzieży, tych studentów i dziewczyny. Te dziewczyny siedziały tam niżej, to my tam z nimi rozmawiały. Wyciągało się wodę z muszli i rozmawialiśmy z nimi na dole. Tak, one raz płakały, raz śpiewały, jak to dziewczyny. No i tym kolegą siedziałem, że mam ten list od niego. No, plekan tak, taki był. Tak. No i on tak się załamał, że nie chciał jeść. I bo wykończył się. Zaczęliśmy go, później zaczęli karmić go. No. Zaczęli mu tłumaczyć, i podobno leczył się później jeść już. A mnie wywieźli do Wiśnicza. Tam były warsztaty. Robiło się prywatne zakłady, były buty się robiło. Szyły się pasy oficerskie dla tego. No i tam robiłem na tych warsztatach. Tam było dziarowskie więzienie. Mury były grube na... To był dawny klasztor. 1,5-metrowe mury. No. A jeszcze nie było ubikacji, nie było ani wody bieżącej. Kible, tylko zwiało się kible i tego. No. Był taki piec z kopułą. My ten piec kazali wyrzucić, a przyniósł nam strażnik taki mały piecyk. I zrobił mi się głupstwo, bo ten mały piecyk, bo tamty jak się rozgrzał, to długo trzymało ciepło, a ten mały, póki się paliło, to było ciepło, a później zimno było. No i stamtąd mnie wywieźli z Wiśnicza, niedługo tam siedziałem, do Potulic. Do Potulic, tam nad Nakuranotecią, te obozy tam były. W czasie wojny tam też obozy były. I tam spotkałem, siedziało też taki, siedział Kopeć i Mierzwa. A oni siedzieli za rzekomo, mieli jakąś tam drukarnię, a to byli lewicowcy to byli. Tam się gdzieś skorzystali z tej drukarni Doboszyński, ten prezes Stronnictwa Narodowego. Po co on się wrócił z zachodu, nie wiem. No, nie wiem po co. Jego aresztowali i ten Kopeć, to on tak
i szanowali całkiem inaczej, szanowali ten naczelnik, to wszystko. Później tego kopcia spotkałem na zdjęciu w telewizji, jak się ten Garwolin palił te, tam na Prusach gdzieś, rzekomo miała być wielka nafta. Tak, tak. No, jego tam, bo jak się widzę, ministrem był ten kopeć. A to ten? Ten, on był na pewno, ja go poznałem. No i z tego z tym potulili znowu, a stamtąd zabierali do Wapienników. A znowu spotkałem tam takiego Żydka, który siedział na Montelupi ze mną. I on udawał, że się powiesi. Raz w nocy, ja mówię koledze, mówię, to pomóżmy mu się powiesi, bo do rana nie śpimy, bo on się udawał, że się wiesza. A on był jakimś trochę technikiem, dentystą. I on tam pracował jako dentysta, jakoś tego. I jak zbierali na pierćwin, to on mówi, przychodź do mnie. To napchał mi tu waty do ust, że mu nie się udało, bo... A w jakich latach pan był w więzieniu? Ja siedziałem, mnie aresztowali w 52 roku. Czyli najpierw się pan ujawnił, a potem panu nie przepuścili jednak, tak? No i później pracowałem, gdzie się... A to dłuższa historia, jak już się do tego GS-u dostał. Później zwolnili. Poszedłem pracować do tej księgarni, do Pisza tam. A był tym dyrektorem, był kierunkiem, to był taki Baranowski. On mnie znał, bo tam brat mój stary tam książki u niego wymieniał, kupował. No i zacząłem tam pracować, w tej księgarni. Ale po jakimś czasie, po 2 tygodniach przy Baranowski, że nie mogę pracować. No co, ale to za te grzechy, że tak powiem, przed ujawnieniem, tak? Po ujawnieniu już. Ja wiem, ale za te grzechy przed ujawnieniem, bo potem już pan nie miał grzechów. Nie. Pan się od tego no to po prostu jakby... I to się mi udało, że mnie nie wzięli do tych Wapienników. Mhm. I po jakimś czasie zabrali nas, przyjechał kupiec i zbierał ludzi do kopalni. I mnie wzięli do kopalni, a szli do tego, do więźniarek, zawieźli do Nakła i do więźniarki. To były wagony więźniarki. Ciasno tam było jak pieron. No i jechaliśmy, tylko my słuchali jaka stacja. No to mówimy, że jedziemy na południe. Wiadomo gdzie. No i ten człowiek zawieźli nas na Radochę. Tam było, na Radosze było takie centralne zbiór więźniów i tam podział był na dokąd. I nas zawieźli, dostałem się takim sukami, to się te auta nazywały się suki, tam chodziło 50 osób. Nas zazwali i przywieźli nas na kopalnię. Do Knurowa. I tam znowu jak wyszedłem na ośrodek, podeszł do mnie taki więzień i mówi, skąd się tu wziął? Mówi, no przywieźli mnie. Mówi, jak będzie podział więźniów na oddziały, to zawsze do tyłu uciekaj. No bo się dostało na lepszy oddział. Ten ostatni, najlepszy? Bo już takie resztki takie. No i na końcu jakoś tak, że mnie przydzielili na oddział 11 do kopalni. Szkolenie było 6 godzin. Jakie to szkolenie było? No i mnie zwieźli na tę kopalnię. A sztygar był... Mu rękę słucham. Wagner się nazywał. Ja dostałem numer, bo nazwiska nikt nie dał, tylko numery. Ja dostałem numer 874. No i kopalnia nie miała naszych nazwisk, tylko numery. I zacząłem tam pracować. Taki Lewandowski był brygadzistą. On siedział za jakieś tam przestępstwo urzędnicze. Gdy się nazywało przestępstwo, ukradł milion, to miał przestępstwo urzędnicze, a artykuł 286, a
ten co go odkurzę, ten miał artykuł 257. To za coś widzicie. A taki artykuł 257, o to złodzi. A ten co go milion, ten miał 600 założenicze. No. Ale on niedługo wyszedł. I ja już tam byłem coś 6 miesięcy, poznałem się z tym Sztygarem, on mnie polubił. Coś ten Sztygar. Jak później miałem wypadek na nogę, tak byłem na ładowni. A to było jedno cygaństwo, na tej kopalni. Na początku miesiąca to kierownik przyszedł. Ty, Rol, to był pełno, pełno ładuj. A już tak pod koniec miesiąca, jak to nie można było zrobić, ty, po pół wózka tego węgla się ładowało. A tylko nazywało się, że cały wózek. Plan był. No. No i po jakimś czasie przywieźli, on mi właśnie ten Sztygar opowiada, bo on był pod Stalingradem, walczył. On mi to opowiadał, jak się tam walki były pod tym Stalingradem. On był ranny i już tak w ostatniej chwili go samolotem wywieźli. Bo jakby był został tam, to by już nie żył, bo rękę miał chorą i... No i mnie polubił. Przywieźli takiego kapitana okrętu, nazywał się Ignatowicz. On jeździł na okręcie i jego okręt, załoga go zamkła w kabinie i skierowała okręt do Szwecji. A z nim dali, na tym okręcie dali politruka też, ale on był pierwszy raz na okręcie, to podobno cały siedział za burtą i uprawiał rybom karmę dawał, właśnie wymiotową tą chorobę morską. I tam marynarze się, niektórzy siedzieli marynarze, śmiali się z niego, panie kapitanie, pan siedzi za miłość do Polski, bo on wrócił się do Polski. Znaczy policja szwedzka weszła, czy ktoś nie jest, pierwsze sprawdzili, czy księga jest okrętowa. Chłopaki ci, co wysiedli, jego policja szwedzka weszła, czy ktoś nie jest zamknięty, oni uwolnili kapitana, jak wysiadali. I oni jak się wrócili, tego Ignatowicza, a on był syn jakiegoś powstańca listopadowego i mieszkał na Kamczatce. I tam jeździł w rosyjskiej marynarce. A później wrócił do Polski po wojnie i tu był kapitanem. I on, Sztygar dał mi, on jechał na dół. Ja mówię, jest nowy, mówię, starszy pan. Jak się siadało ostatni, to się na wózku, na szybie, to się wysiadało pierwszy. Ja Sztygarowi właśnie mówię, że jest do, u nas taki starszy pan, wojskowy kapitan okrętu. Dajże go, niech go pan do mnie da. A dobry pierunie, chodź mu tam kamienie zwolać. No i dał go do mnie, ja go wziąłem tam na ładownię i mówię, a panie kapitanie, niech pan tam zwali tam parę kamieni do tego wózka. I on tam, ja słyszę, ale w południu tam ładuje ten kamień. Poszedłem po cholerze, pan ładuje ten kamień. Chodźże pan do mnie posiedząc, spokojnie, nie tego. Ale później my, kierunki administracji był taki strasznie, taki gruby, strasznie papierosy palił. A tam się w więzieniu to, na kopalni to odbył się handel. Wszystko załatwiło się przez papierosy. Bo na wypiskę my brali i pieniądze, no płaci, kopalnia nam płaciła. Kopalnia płaciła, oni zabierali 615 zł na wyżywienie, a połowę pieniędzy dawali na konto B, a połowę na A. Na konto A można było wypiskę pisać, a z konta B można było do domu posłać pieniądze. No i ja dobrze zarabiałem, bo zawsze nam Sztygar wpisywał normę 135% najmniej, żeby podpisać jeden za dwa. No. Ale to był 54 rok, jak uciekł światło,
zaczął mówić przez telewizję, radio, właśnie przez radio, tak tego kapitana, zaczęli tak po cichu tych takich oficerów różnych zwalniać. A jeszcze jak na górze były, to my załatwili mu, temu kapitanowi, robotę w łaźni. I on tam postawił nową łaźnię, bo wcześniej była taka stara łaźnia, to się, jak człowiek się chciał umyć, to wychodził, umył się, a brudny wychodził, bo tak ciasno było. A później nową łaźnię i on go zrobił tam takim pomocnikiem na łaźni. A ja mu dawali to mięso takie rąbankę, to półsurowe było. No to my mu te, dawali tę rąbankę i on to topił na smale z cebulką. I później jeździ, nie ma go. Ślad, pytamy się gdzie, nic, cisza. Ale za jakiś czas Szyga taki śpiewa, ja dobrze z nim żyłem. I on miał też dobrze żył z tym śpiewakiem. Dostałem list, że był w sanatorium. Po cichu go zwolnili. A dlaczego po cichu? No bo tynczot, jak to światło uczy, zaczął sypać tynczoty wszystkie. Te naczelniki przygłupieli tynczot, bo to mówił po nazwisku naczelników wydziałów tych głubowców, wszystkich wszystko sypał. Tyle przez wolną Europę. No słynna sprawa. Nie, ale mi się wydaje, że światło to jemu kazali ucieknąć. Tak, prawdopodobnie to było nagrane. Tak, on tak jakby sam nie był to Żydki. Tak. Wiedzieli, że co się dzieje, to kazali mu iść. Ale jak pan długo siedział w tych więzieniach? No za jakiś czas przyszedł do nas, do oddziału, taki wysoki pan, nazywał się Adam Kończyk. I zaczęliśmy się z nim rozmawiać, a ja spałem na dole na łóżku, a łóżka były piętrowe. I on był drugi dzień, chodził co dwie godziny sikać, albo coś z prostatą miał, albo coś. Później mówił, że mu nerki nawaliły, bo na śledztwie mu nakładali mu kożuchy i postawili go kaliferu. A to był dyrektor, wicedyrektor kopalni Kazimierz Juliusz. Jego aresztowali, bo chcieli zrobić taki proces, jak robili na Czechach, że w górnictwie jest sabotaż, tego. Ale jak światło uciekł, to przygłupieli. Odstąpili od tego procesu. I on dostał wyrok 5 lat. I dalej do naszego oddziału. I to my, a ja mu odstąpiłem łóżko na dole, a ja poszedłem na górę, bo żeby łatwiej było iść do obligacji, żeby nie mordował się na tej górze. Myśmy się polubili, to opowiadał, no, jakie to śledztwo przeszedł. W ogóle o górnictwie, o tym rabunku, jak to rabowali ten węgiel. Nic się o tym nie mówi. Dlaczego takie górnictwo poszło mi na dół, bo dobry węgiel wybrali, a jeszcze zamulili. Przecież to zniszczenie było kopalń. Pracowałem na oddziele, gdzie było węgla, węgiel był 6-metrowy, ściana. Nie wolno było słowa powiedzieć głośno. Bo były te zbioki takie, to były takie kamienie, zamówki. Jak tam spadł, to mógł człowieka zabić. To było takie ciężkie jak ołów. Nie wolno było głośno powiedzieć, zawitać, nic. Żeby było słychać, jak coś poruszy się. Bo ja był strop drzewiany, no to zawsze drzewo trzaskało. To trzeba to uciekać, można było uciekać. A taki zbiok jak spadł, to mógł zabić. I to tak. Wybrało się 2,5 metra węgla. Resztę to zamulili wioskiem. Kto tam wejdzie teraz po resztę, jak nie ma spodu, żeby jakieś maszyny postawić albo coś. I tam resztę węgla zostało. I pchali się niżej.
No, a 3,5 stopnia ciepła przybywa na 100 metrów. Także pod szybą, jak jest 1000 metrów, to jest 35 stopni już pod szybę. No to on dopowiadał nam ten kończyk. A później, ale on niedługo robił na oddziele, bo tam my później mu zbudowali taką komorę blisko szybu, to więźniowie. No i on tam pracował, tam przyjeżdżali do niego ci dyrektorzy, to znali się z tymi dyrektorami, bo przecież on był... I jak długo pan tam był? No w kopalni 2,5 lata. 2,5 lata. I co po kopalni gdzie? Wyszedłem na wolność, jak Bierut umarł na grypę. Następny umarł. Tak. No bo wcześniej umarł Gottwald. A jeszcze wcześniej Stalin. Kończali. Gottwald, później umarł ten... No, Bugarii tam jakiś, ale wcześniej umarł Gottwald. To Liatki chyba też miał, nie? No. To tak wykończali już, tak już. No epidemia była, no. Epidemia była. Miałem książkę i ta córka niszczyła 20. Zjazd Związku Radzieckiego. Długo ta książka siedziała, bo mój szwagier tak się złożyło, że był wykładowcą na Akademii Politycznej w Warszawie. I on mi tę książkę przywiózł, tam opisywał, jak Chruszczew krytykował Stalina, pierwsze to posiedzenie. Długo ta książka siedziała, bo mi to... Później robili porządki, wzięli tę książkę. Wyrzucili. No i panie Józiu, i co? I wolność przyszła, to co? Była radość, tak? Była radość. No i... Nosili w 50. A wcześniej już nam przynosili, już, jak już zaczęły, już to się... Jak umarł Stalin, tak ci studenci założyli tak zwane te organizacje po prostu. I nam takie dostarczali pracę swoją. Tam opisywali za żółtymi firankami. Te kasyna tego, no. Już się zmieniło całkiem, te naczelnicy takie byli, nie. No i ten, co dostał, Ochab doszedł do władzy. No tak. I on dał tę amnestię, ten, co taką dużo. Przeglądali wszystkie dokumenty, zaczęli zwalniać. No i mnie zwolnili, piorunem przyszło pismo, natychmiast mnie zwolnić. A tak bym wyszedł na jeden za dwa. Bo miałem podpisane w kopalni, w Potuli miałem podpisane z Wiśnicza, ale wyszedłem. A ten dyrektor został siedzieć i później został, jak wyszedł, to został wicedyrektorem w Łagiewnikach, w kopalni Łagiewniki. Ja go tam odwiedziłem. On mnie później tu odwiedził. On pochodził z Krakowa. Adam Kończyk. No i co, panie Józiu, i co, jak się już na wolności trzeba było żyć znowu od nowa? Też miałem, w tym czasie był przepis taki, że miało się wrócić na to stanowisko, gdzie się pracowało. Ale poszedłem do czarni, tam się podmieniało, Bębenka już nie było, Tygni nie było, Barbacki nie było, tak już. Miałem iść do GS-u, ale tam znowu był taki, bo on był wiceprezesem, co on pracował w Ewazamcie w czasie okupacji. I tam mieliśmy na pięku z nim trochę, bo wywieźli nam siostra, dwie siostry pojechały do Niemiec, brat pojechał do Niemiec na roboty. Ja się uratowałem, bo taki załatwił mi feter robotę najpierw na drodze. On pochodził z Heleny. Jego później aresztowali, chyba zginął w obozie jakoś. No i później poszedłem na kolej do roboty, to już. No i co, jak pan poszedł na kolej do roboty, to były kontakty z kolegami z oddziału, czy nie? Czy była cisza? A to ja mówię o robocie w czasie okupacji. No, że szedłem, że dostałem się. I ten bomb właśnie był w GS-ie. Po, jak ja wyszedłem z więzienia. Właśnie o to mi chodzi, jak i nie chciałem iść. A brat Kowalewskiego Cesia był w tym kierownikiem rozlewni piwa. Nagrodzki. Nagrodzki. No a miał pan wtedy
z kolegami były jakieś kontakty? Zaczęły się czy... A i zaraz, Marek mnie zaraz odwiedził. Zaraz pan odwiedził? Zaraz się odwiedził mnie. A skąd się wziął? Przyjął z Wrocławia? Ja z Marianem się widziałem jeszcze przed aresztowaniem, jak jechałem na te... do brata, kiedy była we Wrocławiu, była wystawa tych ziem odzyskanych. I ten czas z Marianem, on mieszkał u takiej pani, ona to pochodziła tutaj z Węgierski, tam jak się skręca na bójki, tam na ławy, tam była to, oni reprodukowali beczki takie dębowe. No i no, u niej mieszkał. Mhm. Ja. I ten właśnie tym widziałem się z tym czasem Hiszpanem właśnie. Ja. Wtedy jak pan wyszedł na wolność? Nie, to jeszcze było przed aresztowaniem. Przed aresztowaniem? Tak. A jak mnie aresztowali, to tu Mardarski przyjechał do żony. Pytał się wystraszony, bo myślał, że go sypnę albo coś. I cały czas żył w nerwach. Po wyjściu z więzienia teraz Marian przyjechał do mnie. Tu do domu? Tu do domu przyjechał. Mhm. Ale jak to? On, jemu się tam udało w tym Wrocławiu, on tak? Był... I co, i go w ogóle był... zapomnieli o nim? Nie, że nie, nie był aresztowany w ogóle? Czy jak to wyglądało? Nie, mieli go bez przerwy, się interesowali nim. Jego brat jego grał w orkiestrze w radiu w Wrocławiu. Tak trochę mu było żel. A oprócz tego Hirschfeld strasznie go bronił. Ja myślę, że miał parę osób zdolny. Marian był bardzo zdolny. A Hirschfeld miał pozycję. Miał pozycję. No. Ja mam artykuł gdzieś tam, jak Hirschfeld pisał do Bermana, żeby się nie mścił na Polaka. Mhm. Ma pan taki artykuł? Gdzieś tam jest ten artykuł. No, no i także Hirschfeld pomógł bardzo dużo Marianowi. A Marian był bardzo zdolny. Już po roku został jego asystentem Hirschfelda. No tak, ale zdolnych też wykańczali. Ale jego tutaj... dawali spokój. No ale to ciekawe, nie? Bo miał dużo grzechów, tak? Jego czasem był nim Hirschfeld. No. A oprócz tego nic nie mówią o tym Leningradzie. No właśnie. No właśnie. On był w Leningradzie. Bo mi mówił Poldek o tym. Też chyba. Bo ja widziałem, że on miał taki pierścień złoty. Ja mówię, skąd masz taki pierścień? A tego. A tam jakaś przyjechała jakaś Rosjanka z uczelni Leningradu. Do Wrocławia na jakąś tam praktykę, na jakąś zmianę. I on z nią tam się poznał, jego, z tą Rosjanką. A ona potem miała jakąś rodzinę w ambasadzie w Warszawie rosyjskiej. Tak mi to mówił Poldek. Brat jego? Brat jego, bo on mieszkał w Wrocławiu. I jemu w ten czas chyba pomogła, że on dali mu później wyjazd do Ameryki na... Ale on tam, jak w jego biografii, to podają, że on był w Moskwie na stypendium. On był w Stanach Zjednoczonych. Później, ale wcześniej był, że podobno w Moskwie i bodajże w Budapeszcie albo... Nie on, pamiętam, gdzieś tutaj, bo tylko do tych socjalistycznych, a dopiero później chyba koło 60 roku chyba był. A ma pan może przydrę jego, jak umarł? No ja tam w internecie są informacje, także ja bym posprawdzał. Ale tam nie było mowy o Leningradzie, tylko było o Moskwie, że do Moskwy... Ale on o Moskwie mi się nie przyznawał. W ogóle, tak? Aha. O Leningradzie się mi przyznał. Aha, no dobrze, no ale to mogło być takie różne, bo z Moskwy do Leningradu to może... Jak był w Ameryce, to pisał do mnie, ale listy były kontrolowane. Nie wiem, ale to mimo wszystko jest ciekawe, nie? Bo on tu, no, znali jego działalność, tak? Przynajmniej częściowo. A on tutaj był w oddziale, to on był takim egzekutorem też, nie? I to jest przecież to miał więcej, że tak powiem, grzechów od pana chyba, tak? Więc. Z tego punktu widzenia. Więc, bo on pierwszy raz się ujawnił w 1947 roku. No. Na zdjęciu są, jak tu maszowali przed rynek. Tak. No. I ten, że miał kłopoty z tym NKWD, to wszystko. I później uciekł do oddziału, chcieli go aresztować, uciekł, był w oddziale Okrzei. Jak Okrzeja wjechał
do Poznania razem z Wojciechem, tym Adamczykiem Czołowego, tak on oddział się rozłączył na trzy oddziały. No. I on tam brał udział w takich egzekucji, w takim w sprawie tej w Limanowie, nie? W sprawie tej Genowefy Kroczyk. No to ja tam nie brałem, on brał tam udział. No tak, że on brał tam, nie? Że brał w tym udział, ale... My w naszym oddziele tylko wygraliśmy dwa wyroki. Jeden wyrok to był taki konfident niemiecki, on ze Sikorzem pracował z tym gestapowcem z Jatocka i on się tam ukrywał po górach. Jak to się ukrywał? Był w pierzniki gdów różnych, stary panie, no to go przyjmowały, bo żeby było, żeby mieć chłopa. Ale dużo wiedział o nas. I myśmy się dowiedzieli, gdzie on jest, no i wzięliśmy go do siebie, on długo był naszym, tam był, pomagał w kuchni, szykował, tam my go trzymali, a później go zlikwidowali, bo ogień go chciał likwidować. Takie było polecenie od ognia? Tak. A drugi znowu był, SB zmontowało dwóch pracowników, którzy przyjechali na teren tam obity drzewo skupować. I tam dali znać, że jakiś dwóch panów chodzi i spisują, że będą drzewo kupować gdzieś coś. A po domach chodził, jak to po domach. Tam Gorzołka, wszędzie Bimber był. No i tam trochę miał wiadomości o nas. I myśmy jakoś przejeżdżali promem, bo w tym czasie nie było mostów, ani w Kaczy, ani w Jadowsku, tylko były promy. Łodzie i promy były. My w mundurach byli, on przejeżdżał z nami i mówił, o dobrze, żeście są, mam do was sprawę. My się zainteresowali, jaką sprawę. No i zaczęliśmy się wypytywać. I on się wygadał, że pracuje, że ma wiadomości dla urzędu. No to my go zaraz związali. Przesłuchanie Marian zrobił, przyznał się wszystko. Poszliśmy tam do tego kolegi jego. Ten kolega nigdy wiedział o tym, że on pracuje. No i nie było wyjścia, musieli go zlikwidować, bo gdyby go było puścić, no to już za dużo wiedział. Mogli łatwo aresztować masę ludzi. No, no tak, ale to ciekawe właśnie, że mieli tą wiedzę, nie, również o roli Mordarskiego, nie? Potem i jak był we Wrocławiu, że jednak no, pana aresztowali, tak? Wszystko mieli punkt zaczepienia, a on nie był aresztowany. Nie był. Zupełnie nie był aresztowany, jakkolwiek mu tam robili pewne trudności. No ja to wiem, tak? Opytywali się o niego bez przerwy. Ciągle, tak? Tak. No ale no, potem jakoś tam się ustawił, że tak powiem, w życiu i tym w instytucie. Się ustawił. No i także my się później spotykali często. Ostatnio przed śmiercią do mnie dzwonił. Takie mówi, Judek, może bym się wybrali na wycieczkę. Przeszlibyśmy się, zrobiłbym stare miejsca, gdzieś coś. Takie miał plany i nie wszystko wyszło. Dało się. No tak, bo on podobno lubił po górach tu chodzić, to, wracać, tak? Po swoich szlakach. My w 1938 roku byli na takiej wycieczce. Ja, on, Jasiu Zając, to mieszka teraz w Kielcach, ale on ciężko chory został, wyle teraz. Szymczyk Edek, to on był, Szymczyk był wychowankiem, on pochodził ze Lwowa, gdzieś tam uciekli przed Ukraińcami. Był wychowany u Ciczkiewicza, u tego artysty malarza, co malował ten dworzec w Sączu. Mieszkali w Ryszcze później. No i to z tym Szymczykiem poszliśmy na wycieczkę i taki był Gacek ze Sączu, tam z kolonii. On skończył później ten Gacek, chyba medycynę sądową, coś takiego.
poszliśmy na wycieczkę, byliśmy tam 3 dni w górach razem. Okej. A kiedy, to znaczy, że po wyjściu z więzienia, on tu pana odwiedził, tak? Odwiedził. Potem, żeście się kontaktowali, często? Kontaktowałem się, bezczelnie. Listownie czy osobiście? To najpierw pisał list, tylko później mu napisałem, że jeszcze nie miałem telefonu, że ja nie będę, nie mam pieniędzy na grafologa, żeby na maszynie pisał, bo nie mogę odczytać jego pisma. Ja nie mam pieniędzy na grafologa, żeby jego. I pisał później na maszynie. Poginęły te listy, 2 tylko zostały pisał, te listy. Pisał jak lekarz, tak? Tak. Po prostu. Tak. Te 2 listy zostały jeszcze. Tak, ja mam. Kopię. 2 te listy. A jego później on, a jeszcze w międzyczasie był on u mnie w domu. Jego żona rozmawiała z moją żoną, oglądały te książki, te lekarskie stare. Pan Józiu tu ma książkę. Te takie stare, nie wiem kiedy wydane. Te, nie? Tak. To. On to koniecznie do biblioteki wziąć do Wrocławia. No i... A ja wyszedłem z nim na pole, tam my rozmawiali w ogrodzie i on miał koszulę rozpiętą i tu miał znak po operacji. Cały przecięty miał tutaj. No. Ten bajbasy, coś takiego bajbasy. Miał, aha, coś takiego. Bo miał tak tu rozcięte. Czyli potężna miażdżyca. No. No tak, ale to późniejsze sprawy. Ale on ma podobno w czasie tej akcji w Limanowej, to zdaje się tam był trafiony chyba tam, zdaje się, no był ranny, nie? Był. Także on podobno, nie on wykonał tą egzekucję, bo tam akurat był niewypał, tak? Tak przynajmniej opisują. Są takie, opisują, tak, no, trudno powiedzieć, to pan nie zna takich tych rzeczy. Nie, on mi opowiadał dużo o różnych akcjach, tak. Ale o tym Limanowym nie opowiadał. Aha. Nawet nie było po prostu czasu na to. No tak, tak, bo to różnie bywało. A jeszcze takie pytanie, a potem po 56 roku, nie, bo potem to jest kupa czasu w końcu minęło, no też jakoś tam się dostosowali do tego życia, tak? A potem jak przyszła Solidarność, czy coś działaliście w ogóle? Jak przyszła Solidarność, ja jakoś nie wierzyłem. Powpisywali się do tej Solidarności takie różne, takie lumpy. Nie miałem zaufania. Tak. Później dobrze przekonałem się, był taki Mrozowski, do Solidarności, zaczął tam działać. Ale później jak przyszedł stan wojenny i był 1 maja później, zakładał każdemu chorągiewki czerwone, miał się mnie założył, mnie odpieprzył się ode mnie, mówię, bo... Czyli jak chorągiewka, tak. No, mówię, ja nie lubię mnie farbowanych lisów. Tak, tak. No. To farbowane lisy były. Nie wierzyłem. Tak, ale to bardzo często, bo tu wiele osób, które działało tam zaraz po wojnie. No tak, ja miałem w pracy później, jak przyszedł stan wojenny, zaczęły się moje kłopoty w magazynach. Już te kontrole, a załogę miałem najgorszą. Żonę śledczego, takiego Waltera, żonę kierowcy w komitecie, później taką dziewczynę z Kunowa, co mąż poszedł do domu. Obstawa była potężna. No. To przecież musiałem uważać, pewnie. Że to zrobili, jakby przyjechali z Krynicy, żeby jechali tam koledzy na zawody rybackie, żeby im pożyczyć buty na rybackie. I dałem im coś tych 6 par. I w południe przyjechało pełno milicji po mnie. Ktoś sypnął. Sędziowie trzymali tam cały dzień, do wieczora. No i zaczęły się, tam robili rewizję, takie magazynie, tam guzi mogli znaleźć, co tam brakowało, bo coś, to mi nie pasowało, to było schowane. No i za parę dni raz idę do domu, stoi 2 milicjantów po cywilu.
A oni byli w ten czas, kiedy mnie aresztowali za te buty. No i mówią, panie kierowniku, mówią, u pana tyle jest tenisówek, nasze dzieci nie mają tenisówek. Mówi, ja cóż, gaźdy, komunizm święty, nie ma. I ja mówię, co tu mówię, chcecie jakąś prowokację, czy co? A jeden się z nich mówi, on się coś dowiedział, że ja znałem się z tą rodziną Dominików z Dąbrowy, to mają tam wieczarnie. My tam byli w 1936 roku u tych Dominików. Zięć tych Dominików był kierownik kamieniołomów. I on nam dał ten czas cztery kostki tego dynamitu, ale więcej mówi, nie mogę wam dać, bo się boję, no to, może te strzałowi, co pracują z UB albo coś. No. Ja, my się znali z tymi Dominikami. Wiem, że jakieś księdza mieli ten czas wyświęcanego w rodzinie. I ja mówię, co mi to sypnął, mówię, w ten czas. Ja załatwiłem te tenisówki, tylko mówię, nie przychodźcie, tylko dajcie mi rozmiary na kijaczki, żeby nie chodzili dwa razy zmieniać. Miałem stale kłopoty. Tak? Bez przerwy miałem kłopoty. Panie Józiu, a był pan tam kiedy u Bordarskiego we Wrocławiu? Byłem. A to jeszcze było za czasów Hirschfelda, czy? Nie, Hirschfeld umarł w 54 już. Jak ja siedziałem. Można tak nazwać prawą ręką Bordarskiego? Prawą ręką byłem. Tak? On się nie ruszył nigdzie ze mną, beze mnie. Tak? Czyli pewne zaufanie. Oprócz tego to, że ja miałem kontakt z tym kolegą, która siostra kręciła z Łubowcem. Ja miałem duże wiadomości. To chodziłem taki kurs długi, kaszkiet miałem taki tekturowy. Jeszcze wychodził, ta tektura wychodziła z tego kaszkietu, żeby tego. A tam przychodziłem, tu w rynku była restauracja, skręt w tę wąskie uliczkę w stronę sądu, to była taka knajpa, takiego marka. Tam Łubowcy spotykali się ze swoimi kapusiami. Mm-hmm. Ja tam chodziłem. No i? No, tam widziałem paru, no to, ale Maria nie chciał za dużo wyroku wykonywać, tylko ostrzegali my gdzieś tego. Nie chciał, żeby ludzie ginęli tak, a byle co. No a teraz będzie odsłonięcie tej tablicy tutaj na dworcu kolejowym dzisiaj, o 4. No i pan znał tego Bystrego? No przecież w naszym oddziale był. Tylko tak się stało, że do oddziału naszego przyszedł później Potarski. A to był kolega Mariana z czasów okupacji i po wojnie byli razem na posterunku w Czarnoleciu. I oni tam się podobno, to co mi Maria opowiadał, gdzieś tam Rosjanie, gdzieś tam jakieś rabunki robili i oni się coś zabili, jakiegoś Rosjanina i tam aresztowali tych milicjantów, tych Mariana Kolejów, ale nie, tych Mariana, ale tam jakiś był oficer armii rosyjskiej, podobno pochodzenia Polak, i doradził, żeby się tłumaczyli, że nie strzelali do radzieckich żołnierzy, tylko do szabrowników. Także później oni wypuścili ich, ale szybko musieli uciekać z tego posterunku, bo im powiedział ten oficer, że to jak Polak był, tylko był w Armii Czerwonej. Musi się ulotnić, bo oni wam tego nie podarują. Mm-hmm. I dlatego opuścili ten posterunek w Czarnolesiu. Aha, i dlatego tu przyszli. A jak tu przyszli, to nie szukali ich, bo oni byli już funkcjonariuszami milicji, tak? Nie szukali już nic. Niepotrzebni byli. No nie szukali już. Ale Marian nie zaraz wstąpił do oddziału. No właśnie. Do okrzei. No właśnie. Wstąpił do okrzei i od nowa zaczął robotę. No i właśnie to się stało, że do oddziału naszego przyszedł Potarski.
A oni się znali z Marianem, bo byli na tym posterunku na zachodzie i w czasie okupacji, a Potapski pochodził z Podłodzi, takie miasto zapomniane. I byli wysiedleni stamtąd, mieszkali w Łąc... I cała ta rodzina, miałem nawet zdjęcia tej rodziny, u wiatru w Łączku. Stąd się wziął Potapski w Sączu, bo był wysiedlony z Podłodzi tam. Jako byli, zamieszkiwali w Łączku u takich wiatru, taka inteligentna rodzina tam była, taki wiatru. I ten Potapski cały czas, gdzie on szedł, to było nieszczęście. Tak go wodziło, ja bym chciał zginąć. I poszli właśnie na ten dworzec i w ten czas tam doszło do strzelaniny i tam zginął ten Bystry. I to tak się złożyło, że dziś jest 8. A 8 grudnia Marian obchodził imieniny. Bo imieniny były 8 grudnia, bo to było takie święto dawniej 8. I Maria się dowiedział, że zmienił, że zginął w Bystrzu, tak mu było przykro, bo to akurat mieli obchodzić imieniny. Mnie tam coś zawsze jakoś po kieliszku gdzieś wypić, bo ja nie piłem wódki ani kieliszka. Ani kielicha? Nienawidziłem wódki. Zawsze? Nie, w ten czas nienawidziłem. Później się, później w tym handlu to nic się nie załatwiło bez kielicha. Aha. Tak się mówi, że do Krakowa się jeździło, do jak na Wojowie byli, pracowałem, a na Wojowie tartak był 100 metrów i pełno lasów, a po deski, po przydział jeździło się do Krakowa na Leja Mickiewicza, tam był biurę, to oni przydzielali deski. No i ten Bystry zginął i co? No i było człowiek... jakieś przesłuchanie, jakieś coś? Nie. I tam zginęło dwóch oficerów w ten czas. Ale potrzebnie, że zginęli, czy niepotrzebnie? Doszło do strzelaniny. A dlaczego? Wiadomo dlaczego? No nie wiem po co, bo się by... Piorun się nam nie przyznał, po co oni tam poszli. I później Piorun znowu poszedł. To było w styczeń. W porządku lutego. Poszedł, rozdzieliliśmy się, byliśmy w Rzeźnikowy i Piorun poszedł, wziął ze sobą tak wolnego Alacha, wziął ze sobą, wziął Kaspra, wziął Płowego i wziął Twardego. A my poszli z Marianem o Rzeźnikowy, zatrzymaliśmy się u siostry tego generała, tego Gizy, tam w Porębie. No, ja w nocy, ja byłem na warcie i słyszę strzały tam w Starym Sączu, bo było słychać. Ja wchodzę do mojej Marianowi, to chyba, to jakby Bertman, z Bertmana było strzały, znaczy od maszynowego niemieckiego. No i do rano przyszli ten Twardy przyszedł i Płowy i zaczął opowiadać, że wyszła, że byli w Starym Sączu, doszło do strzelaniny, że zginął Piorun, zginął Kasper, a Ala był ranny, a on poszedł do Starego Sącza i że podobno zostawili go u rodziny jego. Że nie chciał nigdzie iść, bo ranny był, zaczął jęczy zapowiadać się do rodziny. I Marian się tak denerwował, bo by zastrzelił Płowego. Tylko ja skoczyłem, mówię, dajże spokój, bo on do mnie słuchał, Marian. Także nie doszło do jakiejś tragedii. I ja poszedłem później rano, gdzie się znajduje ten ranny. A jego przywieźli na myśl tam rodziny. Ale jak przyszli do rodziny, ta rodzina zaczęli przesłuchiwać, tak przyznali się, że go odwiedzi na myśleć tam do rodziny. Jak ja tam poszedłem na tego i wpadłem kocioł, pełno mi wojska i ja byłem prawie okrążony.
że byłem pacjentem. Taki zagajnik był, tam się ukryłem. Widziałem, jak jego nieśli na noszach. I on sypał parę osób, bo tak. Ten ranny? No, ten ranny, tak. Aresztowali Zalesińskie dwie z Łazu. Później te Zajówne z Łazu, Lidówne. To była szwagierka tego Żydka, co powiedziałem. To mieszkał na Jagiellońsku, później on pochodził z tej rodziny Jadowska, co mieli tam fabrykę mebli wziętych. No i aresztowali parę osób w ten czas. No. Czyli sypnął. No bo on, bili go długi, a on był ranny jeszcze. I później go dali do szpitala. Ja poszedłem do szpitala. Ale Marian Stasiu w ogóle głowę już w ogóle przesuł. Taki był zdenerwowany tym wszystkim. Ja mówię, może go uwolnimy z tego więzienia, znaczy z tego szpitala. Ja nawet przygotowałem parę koni, bo nie było samochodu teraz, tego wezmę. I poszedłem przebrany w biały fartuch i rozmawiałem z nim. Był taki milicjant, to taki milicjant. Bo mu przystawił pistolet, to był. No. Ale Gorzęc się nie zgodził. Powiedział, że nie pójdzie. On się nie zgodził. Nie zgodził się Gorzęc. Nie zgodził się. No i później dostał, a dożywotkę miał. Jak się wyleczył, dostał dożywocie? Tak. Czy karę śmierci? I ile siedział? Długo siedział? No chyba długo, chyba 10 lat chyba. I potem co, wyszedł na wolność i jeszcze żył normalnie? Tak. Aha, aha. No i on... Ja chciałem go uwolnić ze szpitala. Ale wybrał więzienie. Ojej, to się się prze... To tak jak miałem pretensje do Okrzei też. Bo dowiedziałem się, że kiedy będę wywozić do Krakowa mojego brata, tych wszystkich członków Okrzei. I dałem na to Okrzei, żeby go odbić. Bo te milicjanty by się poddali i potem nic za ich była. Przez Wysokie, bo w tym czasie przez Wysokie jeździli do Krakowa. No. Ale nic. Ale później Janusz gdzieś ktoś, jeden członków od Janusza mówi, czemu nie doznać nam, to my by byli odbili. A Ogień później zrobił odbicie więzienia świętego Michała. Michała, tak? Mam książkę gdzieś tam. No, ciągle co roku są rekonstrukcje i tam obchodzimy właściwie. Tak? Ja mam tę książkę gdzieś tam. Ja to nagrywam tam w ogóle. Ja mam tę książkę odbicie świętego więzienia. Tak? Gdzie bym znalazł? Tak, przyjadę, bo tam widzę, że pan ma pewne odznaczenia, tak? Jednak, tak, to są pana odznaczenia. Tak. To już chyba w tych latach, no, po 89 roku, nie? Albo ostatnich, tak? Tak. Czy dopiero teraz od czasów Kaczyńskiego, czy... Za Kaczyńskiego dostałem ten kawalerski. No tak, no bo to tak ja myślałem, że to mniej więcej tak. A tam są zdjęcia z tego Belwederu. Tak? Mnie wręczał ten Stasiak. Stasiak, no widzi pan. Ale to dopiero za Kaczyńskiego, wcześniej za Kaczyńskiego. A no widzi pan, to był przełom taki ważniejszy, nie niż 89. A tak, a Mordarski też miał tam chyba oznaczenia. Miał. Ale, ja tam ale tak... Mordarski, jak my się pierwszy raz, jak po wyborach w 89 roku, to pierwsze było takie spotkanie na Szawie duże. Tam. Ja byłem tam z Marianem, Szkadek też był tej Solidarności. Ja byłem Marianem i był Tadek Szonowski i był Konstantyn, ten spodrodzia ze Światowego Związku. I my tam rozmawiali i Marian się spotkał w tym, co z księdzem Tischnerem. I rozmawiali ze sobą. Bo Tischner był w Anglii, szukał dokumentów w sprawie, czy Ogień miał tam kontakt. No tak, tak, tak. Marian nie bardzo tak lubił się z Ogniem. Tak, jemu to nie pasowało, te nogi. Jednak tak? Nie.
No Tischner miał też takie, ja tak wiem, że z jego tam wspomnień, że tak o ogniu to miał takie różne zdanie. Różne zdanie. Miał wątpliwości, no ale Tischner miał też takie skłonności, no troszkę lewicowe, że tak powiem. To było widoczne. Panie Józiu, a zapytam pana o taką rzecz, bo nigdy pan nie opowiadał. Jak wyglądała sprawa pomiędzy wami a kościołem, wiara? Wy mieliście jakieś kontakty z księżmi, chodziliście do kościoła? To zawsze było się modliło. Pamiętam, jak w Rzeźnikowie było, śpiewaliśmy wszystkie nasze dzienne sprawy, to ta kobieta się strasznie rozpłakała. Właściwie tylko z tego domu. I ten, że zginął właśnie ten Piorun i Kasper, Sonak. W Starym Sączu. No. Mhm. Tak, ale to jeszcze... Myśmy się z Marianem właśnie... No, Marian tak jakoś czuł to wszystko, że Potapski doprowadzi do nieszczęścia, dlatego nie chciał mnie nigdy puścić Potapskim. Mm-hmm, mm-hmm. Miał największe zaufanie do mnie. No tak, ale ja chciałem wrócić do tego jeszcze, do tych oznaczeń tego i Mordarskiego, nie, jeśli można. A on pan w czasach Solidarności coś działał? Czy pan nic nie wie? On początkowo jeszcze nie wierzył w to wszystko. Podobnie jak pan, no czyli rozumiem. Początkowo takie... nie wierzył. Tak. Później raczej już zaczął działać już. Później dopiero, po 1989 roku. Tak? Miał kogoś dobrego znajomego albo kolegę, co wszedł tęczo do związków kombatantów i osób represjonowanych. No tak, ale to później, bo to we Wrocławiu to 80 lata to była silna opozycja. No, on tam działał, on miał tam kolegów dużo, Świnicy mieszkali jego koledzy. Tak, tak. W Świniku, tam pod Wrocławiem. Tak, tak. Ale tam, powiedzmy, ja patrzałem, jak jest jego biogramu, no to on tam miał pewne odznaczenia w czasach PRL-u. Miał. I również tam miał chyba Złoty Krzyż Zasługi, chyba miał. 84 rok. No i to mnie trochę zdziwiło, nawet bo to nie wszyscy przyjmowali wtedy, nie? Bo to były czasy jaruzelskie, że tak powiem. Nie wiem dlaczego te kiepsydrę wydrukowała Gazeta Wyborcza. Co wydrukowała? Te klepsydrę. Aha, no właśnie, bo to ciekawe, tak? No. Mogę panu dać jedną kopię tej klepsydry. Ale do partii nie należał. Że? Do partii nie należał Mordarski. Nic nie mówił w każdym razie, tak? No nie mówił nic. Nic nie mówił, właśnie, bo to ciekawe, nie? Bo to niektórzy... Ja się go pytałem tylko, że musiałeś im podpisać, Jarek, że nie będziesz nic tam... Że nie działał po prostu, no. Przeciwko, tak, no, bo mogli mu odpuścić po on prostu. On mówi, przecież nie puściliby mnie. No tak, ja po prostu... Mi. No bo no tak. To w ten sposób, no bo to bardziej jak tutaj miał mimo wszystko odznaczenia, bo inni... Musiał być bardziej spolegliwy w tym czasie, żeby w ogóle robić naukowo. Córka szła na studia do Wrocławia, to pojechałem do niego, znaczy najpierw wstąpiłem do Bolka Adamczyka, tego co był... na Wyższej Szkole Rolniczej. Mm-hmm. On był na dziale gleboznawstwie. Mm-hmm. On powiedział, że Rzeźnikowy. No to jego odwiedziłem, a później pojechałem do Mariana. Miałem wizytówkę. Podałem portierowi, to od razu ten dzwoni tam do biura, czy jest. A nie było go, za chwilę słyszałem przez głośniki. Pan profesor jest proszony do gabinetu. Ja przed niego mówię, że skończy się, bo ja mam sprawę ciebie. A jaką? Bo córka mówię, jest tu na studia i potrzebuje, żeby załatwił akademika. No to teraz piszesz, po egzaminach jest, ja wiem, po egzaminach. No i mówi, ja bym miał wziął do siebie, ale ja mam dwóch taki synów z Ryblasu, to nie będę taki job trafiał. To by mi dał pokój u siebie. No. Mówi, ale ja nie mam czasu dzisiaj iść, dłużej z tobą rozmawiać, bo wiesz, że w Jugosławii ten czas. Mówi, do Miko, Adel, odwiesz, że brata można, Polska. Panie Józiu, powiedzieć tak, że mieliście bardzo trudne, nerwowe życie,
A powiem, że z racji robienie kariery naukowej Mordarski miał jeszcze trudniejsze, bo jemu zależało na karierze, na nauce, a zarazem za plecami ciągle ktoś tam mógł być, nie? Wiadomo. No, dlatego czytając tą książkę, to powiem tak, że był naprawdę, no tak użyję tego słowa, sprytny. Zawsze wyprzedzał ubeków. Zawsze był, oni mu proponowali, tak on współpracę niby podjął, ale zawsze był szybszy od nich. On go długo, najpierw zaczęli go szarpać o tego Dymla, żeby on rozpatrywał Dymla. A on nie chciał po prostu. Ale zawsze wybrnął w sytuacji. Zawsze, że mnie tym trzeba wejść do tego Łądka, no to przecież Maria mówi, musimy z tego jakoś wybrnąć, nie? No i pojechał do Poznania najpierw, do kolegi? Pojechał do Poznania, do Krzewi, do Adamczyka, żeby tam na studia. A jakoś się mnie dogadał z nimi, pojechał do Wrocławia, bo on miał ochotę iść na medycynę. Mm-hmm. Bo on mówił, że pójdę na medycynę jednak. Mm-hmm. Ale nie udało się mu i poszedł na biologię. Mm-hmm. A Hiszpan się nim zainteresował. No, bo mówił mi, że Hiszpan lubił takich, był taki chłopak rodziny, jakieś tam szlachetki, też miał kłopoty z przyjęciem. A Hiszpan mu pomógł, przyjęli go. Ale później miał kłopoty Hiszpan, bo jakiś tam poznał się z żoną jakiegoś tam profesora i kręcił z żoną tego profesora i były takie nieprzyjemne sprawy wyszły. A jak pan myśli, mógł się zwierzyć Mordarski Hirschfeldowi o swojej przeszłości? Wszystko mu powiedział. Powiedział. Zresztą ubowcy powiedzieli Hirschfeldowi. Tak, dobrze pan. Jak Hirschfeld był szefem instytutu, to musiał być po prostu, mieć rozmowy z ubekami, to tak. Wszystko było obserwacją, to tak. Siłą rzeczy. Nie. No ale to... A Hirschfeld sam się ukrywał w kamiennej koło Wiślicy razem z Gurgaczem, bo to mam w książce. To co panu pożyczyłem, dlatego on tą przeszłość podziemną, on się zetknął z tą przeszłością podziemną. No cały czas. No. Także, że jedno ich łączyło, dwie rzeczy ich łączyły, nauka i przeszłość. Ale jako człowiek Mordarski też, on się musiał bardzo zmienić, no w końcu pół partyzantka właściwie, egzekutor i tak dalej, a potem uczony i to wybitny, przecież on był powszechnie znany i również na zachodzie, zagranicznie. To miał uczynka Akademii w Chinach. Tak, tak. No więc tam... Chyba w Jugosławii też. No tak, ale w ogóle było postacią, powiedzmy, powszechnie znaną. I jak człowiek się zmienił, tak bardzo cię zawsze mówiłem, chłopaki z partyzantki z lasu. Była tak głośno była o tym profesorze Tołka, rzekomo wynalazł ten pepera na raka. Tak, 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 tak. Ja mówię, może byś mi postarał ten, a komu to potrzebujesz? Ja mówię, ja mam takiego kolegę tego. On mówi, Judek, mówi, to guzi warte. Mówi, żona profesora Tołki jest żoną, jest koleżanką przewodniczącego Rady Państwa Jabłońskiego. I tak, mówi, to rozmuchali. Mówi, Amerykanie kupili jakiś peperat od Japończyków, dali wpierone pieniądze, okazało się, że nic nie warto. Bo oni zlecali Amerykanie, inne Niemcy, jemu instytutowi do badania. No. To mówi, później kupili Amerykanie, mówi, od Jugosławii, też guzik warto, ten peperat. No tak, sporo hochsztaplerów jest w nauce. No. To ja się zetknąłem też, no, powiedzmy, z takimi. A pewa tego mówi, Tołki to mówi, mój żona jest koleżanką żony Jabłońskiego, przewodniczącego Rady Państwa. I to rozdmuchali. No, czyli miał trzeźwe spojrzenie na sprawy. To, no. To jest... Ale to pytanie, co panu tutaj zadał kolega, to zmienił się jako naukowiec? Zmienił się. Zmienił się. Już nie był ten Marian. Nie. To był inny człowiek. Bo to psychicznie tak wyobrazić sobie, no po prostu tutaj człowiek z lasu, egzekutor, partyzantka. A myśmy się już tak po tych wyborach
1947 roku, jak już Amerykanie wymienili ambasadorów, już jak wiadomo, tak Maria mówi, no, albo trzeba będzie za granicę uciekać. To już się obawiał ujawnienia, no bo już był raz ujawniany i już go później NKW męczyło. I długo na ten temat rozmawiali. Ale w końcu my się zdecydowali, że się ujawnimy. I zobaczymy, co będzie. Jakie to uczucie było? Ja nie miałem ochoty za granicę uciekać, a on się długo zastanawiał. Niech mi pan powie, jakie jest uczucie przy takim ujawnieniu? Człowiek idzie ze strachem, z jakimś nadzieją? Właściwie tak my się ujawniali, ale to chyba troszkę ze strachem. No, na przykład ze starostwa przyszli, witali się z nami, no bo się cieszyli, że będą już bezpiecznie się jeździć, bo nie będzie oddziału w terenie. No. Tak, mogą na grzyby już jeździć. Ale trzeba przyznać, że dużo oddziałów po 1947 roku to tych organizacji to założyło UB. Oni chcieli być przy władzy. Chcieli pokazać rządowi, społeczeństwu, że są potrzebni. I oni w takim żywieckim założyli organizację. Taki Kowali założył. A ten nasz odwet Górski. Jakoś nie wierzę to. Gdzie to, żeby oni dawali zdjęcia do oddziału? Jaka to konspiracja? Jaka? No tak, no zakładali, no tak samo ten ostatni, piąty wydział tego, Zrzeszenia Winu przecież. No. No to przecież ubecka robota była. Ubecka robota. No. To świadomie, ale to też chcieli wyłapać tych, którzy byli przeciwnikami władzy ludowej. No. No to była metoda przecież, nie? W Krakowie tak, zamykali dzieci tych profesorów, żeby ich złamać. Na Krakowie odwiedzałem, jak Fritz był, bo my, ja się dobrze znam, ja chodziłem do szkoły i Fritz wrócił za granicę i był dyrektorem handlówki. Ja chodziłem do szkoły, był i mnie na wycieczce w Zakopanem, ja tam ratowałem nową dziewczynę. Także polubił mnie Fritz, nawet dał mi książkę pamiątkową. Później był, Fritz mieszkał na, ja był do Krakowa, bo to był geografista. Mieszkał na ulicy Nagrodzkiej, tam pod Wawelem. W tym instytucie geograficznym. Tam był taki mały pokój tego. Wykładał na Lusacie, ale chyba coś z Klimaszewskim nie bardzo żył tam. Zgodnie. A to, to było normalne, bo tam od Klimaszewskiego to uciekali na Sławkowską. No i, to było znane, i on tak. Przeszedł do Wyższej Szkoły Pedagogicznej. No tak, tak, tak. No. A teraz czytałem w tym w Sądeczaninie o jego śmierci. Nic nie mówię o tym, że on był w armii Sikorskiego i później Andersa. Ani słowa. Jak to tak? Nie wiedzą, jaka to pamięć. No właśnie. No. Czy jego to jest jego syn, co teraz w czasie telewizji jest na ujocie? Fritz. Nie wiem jak. Ale to przecież on jest całkiem podobny do ojca. No i się przyglądnąć takim nazwisku tam na sąsiedztwie twoim. I on się urodził. Fritz. W 1948 roku się urodził, ten Fritz. Jak się pisze, bo wolałbym... Ale pisze? Może być tak, że on się może nie przyznawać pewne rzeczy. Bo żona Fritza... Fritz, tak? Tak, Fritz. No Fritz, bo Fritz był geografem, to jak kojarzy. Tak, geografem, no geograf. Fritz po prostu chodziło no, o tego. On później był rektorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Tak. Bo no, leży, bo w Klimaszewskim tam. No i... Ona, żona mi jego mówiła, że ktoś z jej rodziny był razem sądzony z Doboszyńskim, prezesem Stronnictwa Narodowego.
Po co ten Dobroszyński wrócił do Polski, nie wiem. On wygarszywał do kary śmierci. I kto jest z rodziny żony Flisa? Może się nie przyznawać, żeby nie posądzili go antysemityzm albo coś. Bo to narodowcy to byli przeciwko Żydom. Ta WSP pedagogiczna to taka czerwona właściwie uczelnia była. No jest do tej pory. Tak? No pewnie. Ja akurat mieszkam naprzeciwko tam. To mnie, dla mnie to tam jest zamknięta całkowicie. Nie chcę nic mówić. No ja to strasznie żałuję, bo... Tam są oczywiście byli opozycjoniści i tak dalej, ale... Moja wnuczka, moja taka zdolna ziopa, najstarsza, studiowała w Rakowie na Rakowickiej. Na ekonomicznej chyba. Tak, ona ekonomicznej, ale na Wydziale Stosunków Międzynarodowych. I ona jeszcze w szkole powszechnej zdawała egzaminy z angielskiego w konsulacie angielskim. I wysłała, ona była opiekunką tych zagranicznych studentów. I wysłali ją do Edynburga, do Szkocji, tam sprawia jakąś wymianę studentów, jakiś tam wykład miała zrobić. I pojechała do tego Edynburga. I tam ją namówili, tam została na uczelni. I skończyła tam studia z wyróżnieniem. No i zaprosili rodziców na zakończenie roku. Została tam, zaczęła pracować w telewizji, ale mówi, tam się zaczęli tak podgryzać, jak to wszędzie jest. Mówi, ja nie będę brała udziału w takim podgryzaniu. Gdzieś tam ogłosiła się w internecie i dostała coś 5 propozycji pracy. I zna parę języków, włoski zna, ma smykałkę. No i wyszła za mąż, za Francuza i kupili sobie mieszkanie, pracują tam, jakąś tam władzą jest. Urodził się mi prawnuk. Pięknie. Tak mi jest żal jest, że po co to wyjechał do tej Anglii. No, cała masa Polaków, bardzo zdolnych, tak go puściła, tak, no tak. I do tej pory przecież to jest. Sam namówił rektor ogromna na uczelni. No tak, została. Bo Polacy są zdolni na ogół i ambitni. Tam ją chcieli zostawić koniecznie. Zdała z wyróżnieniem studia w Edynburgu. No i tam teraz już tam pracuje, nie wróci chyba do Polski. No, tak wyszła za mąż za Francuza, on jest kierownikiem Wielkiego Domu Towarowego. Panie Józio, a jeszcze wracając do tej historii, to wtedy żeście się, że tak powiem, spotykali z Wałachem w takich czy innych okolicznościach. Ale on był w Wałachu, wjechał do Krakowa niedługo. I skończyło się wszystko? Tak, skończyło się. Ale jakby go panu przyszło scharakteryzować, jaki to był ubek? Jaki ubek? Jak mógł być dobry ubek? Dobrych ubeków nie było. Nie, ale on był wybitnym specjalistą. Specjalista był. No, rzeczywiście. On pochodził sam z całego Czerwonego Zagłębia, tych Jaworzna, Dobrowa Górnicza. Tam dalej jest ta komuna. Dalej, dalej Zagłębie. Dalej tak, Zagłębie. Tak, tak. To znaczy, że był zdolny rzeczywiście ubek? Jego szwagier był ten szlachcic. Ten minister praw zagranicznych. No. Znaczy minister wewnętrznych. To był jego szpagier, no jakby pojechali chłopaki do niego, gdzie ogień leży. No to on udawał, że nie pamięta nic z tego. Nikt nie wie, gdzie ogień leży. Ale to była już rozmowa po 89 roku? Tak. I jeszcze pojechali do niego i dalej nie pamięta. Wtedy nie pamięta szczególnie. Nie pamięta. Z taką pamięcią człowiek nie zapomniał. No tak, to mamy amnezję. My przypuszczają, że dali te zwłoki na Akademię Medyczną gdzieś do badania albo coś, albo spalili te zwłoki. Już nie mogą być tam. Każdy nie wie, gdzie ogień leży. No i można powiedzieć, przecież on rozpracował tą grupę Pióry, nie? No. On z Cesią. Ale jak grupa Pióry, nie mogę tego zrozumieć. Jak on nie odrożył, że takiego Cesia przyjęli do siebie, tylko Kowalewskiego? No. Ja bym im dał znać, bo ja wiedziałem, że Tyszka, no ale ja się bałem dać znać, bo
domku mój na Wojowej wiele nikogo nie znałem. Znałem tego wiceprezesa Mieszka, który w Oświęcimiu, ale on tak trzymał z tymi, z tamtymi zubowcami kontakty. Powiem komu niewłaściwie, a jak oni się dowiedzą, że ja wiem, to mnie wykończą, wjedą do lasu i zakopią, żeby stracić takiego ważnego wtyczkę. No. A wiedziałem, że Cieszu jest wtyczką tam. No bo szedłem tym, że jeszcze na co się upewniłem. Szedłem na, była taka zabawa urządzona przez ludowców. I szedłem z taką dziewczyną Aleja Wolności. To było tak mało oświetlone jak teraz jego. Do domu pirackiego, tam była zabawa. A dom pirackiego dobrze znam czas okupacji, bo tam robiłem dekoracje. A to dłuższa rozmowa. No i przechodzi ko mnie, mija nas gość, patrzy się tak walecki. I buty miał te wojskowe takie z tymi opaskami u góry. I ja mówię do tej mojej dziewczyny, masz tutaj to zaproszenie, ja przyjdę za chwilę. I tak, no, jak Malecki skręcił w stronę Aleje Mickiewicza. Na dół, jak ten, do sądu starego, jak się na dół, chodzi, tam na dół. I koło torów, i tam szedł na UB. No tam było UB. Jak ja szedłem za nim, a mi się później wróciłem, wiedziałem, że idzie na UB. No. No, po cholerę tam szedł. No, a niedługo później była ta wpadka cała w tym Krakowie Nowakowskiego. Nowakowski tu mieszkał. Przecinałem, no, za co dostali oni wyroki śmierci? Mieli jakieś zabójstwa albo coś? Skąd? Jednego tego gardonia w piwniczej, co wyrok wykonali, ale za to na pewno nie... To im nie wzięli w ogóle pod uwagę. Tylko niby, że za rabunek napad na bank, na tych kasjerów, że to tylko. No i poza tym chyba nie wiem, dlaczego oni byli tak bardzo ostro traktowani i na końcu potraktowani. Bardzo ostro. No, to była sprawa z kościołem. Dużo sądzili tych członków w ratuszu. Sądzu była sprawa. W ratuszu tak. Była, bo ja tam poszedłem, ale mnie nie puścili. To było takie incydenty, nie puścili mnie na tę sprawę. Z tym, że gdzieś pasowałem i wyprowadzali później i zobaczyłem chłopaka rzeźnikowy. Jak on się nazywał? My gdzieś tam u nich przebywali w tej rodzinie. Rzeźnikowy. U Legutki? Nie, nie. On siedział za Gurgacza. Mówił ratuszu sądzony. Ja skoczyłem do magazynu, wziąłem papierosy, jak ich konwojowali do więzienia. Tak, jakiś milicja mi to uznał i dałem temu chłopakowi papierosów trochę. Byli sądzeni w ratuszu. Kiełtyka ich sądził. Tak, ten drań, to był drań. Taki miał oczy, trupią, taką twarz trupią. To byli naprawdę łobuzy nie z tej ziemi. No i wzięli wyroki, dali na ludzi, można powiedzieć, w ogóle niewinnych. No tak, ale to chcieli zrobić, to był proces przeciwko Kościołowi wszystkim, no i to, to w ten sposób to uczynili. To zrobili proces przeciwko Kościołowi, przeciwko Burgaczowi.